już się tu zapadam w foteliku, ale mówiłam, że jestem dumna z Tomasza. Z tego, że zaczął... Dobrze, że tego nie było słychać. Mężczyznę poznać po tym, jak wchodzi w fotel. Tak, przed fotel razem z ścianą i komodą. Tak, ja w tym filmiku będę mówił o swoich książkach, więc ja sobie tu wypisałem. A tak. Ja sobie przygotowałam kawę. Dobrze. I tak. Mamy zacząć od tego. Ja miałem zacząć od tego, że ja jestem niepisaty, nieczytaty. Patrycja jest przeciwieństwem mnie, bo Patrycja czytała już od lat nie wiadomo ilu. Koło 4, 3, tak. Szybciej nauczyła się czytać niż chodzić, a ja szybciej nauczyłem się uciekać przed książkami niż czytać. No, nawet w szkole podstawowej to rzadko widziałem, jak lektura wygląda. No, więc... Czy jest jakaś, co przeczytałeś całą? Nie. A nie my? Niektórych okładki widziałem. No, okej. Okay. No, to spokojnie, na starość, to sobie zostawimy. Dobrze, dzisiaj ja mam o książkach mówić. O swoich ulubionych. Tak, aczkolwiek ciężko jest czytać, bo cały czas jest człowiek, jakoś tak czasu brakuje, nie wiem. Patusi też. Ale mi troszkę bardziej czasami. Dobra, więc trzeba zacząć od Cyberpunka. Jest pierwszy tom, drugi tom, no i trzeci tom. Cyberpunk, autorem jest pan Michał Gołkowski. Jest to książka science fiction, Cyberpunk, czyli przyszłość na wschodzie. Bardzo fajnie to jest przedstawione, w ogóle przyszłość. Jak jest przedstawiona w tych książkach, wszystko dzieje się na wschodzie, więc jest bardziej takie siermiężne, można powiedzieć. Nie jest to, co w jakimś takim przysłowiowym cyberpunku. Bardzo mi się podoba, jakby to powiedzieć, dużo akcji, dużo jest opisu tego świata, dużo jest takich właśnie fajnych rzeczy powymyślanych, to gdzie w niektórych właśnie takich książkach o przyszłości brakuje, że tak, no tej mięsistości tego świata, że takie to jest puste, no coś tam jest opowiedziane, ale nie do końca wiadomo co, jak brakuje gdzieś tam powstawianych akcji, że no przykładowo, że wiadomo, że ktoś ma jakąś mechaniczną rękę i dlaczego nie ma czegoś związanego z tą mechaniczną ręką w tej książce, nie? No. A tutaj jest. No. Pan Gołkowski umie wykorzystać potencjał swojego świata wykreowanego zazwyczaj i lubi dynamiczną akcję, za co go bardzo lubimy. Tak, tak, bo to nie jest jedyna seria pana Michała, którą tutaj mamy. Ta mi najbardziej przypadła do gustu, więc to jest moja jak najbardziej ukochana jedynka. No jakbym miał czas, to bym jeszcze raz czytał. Naprawdę, to bym po prostu drugi raz czytał. No. A jeszcze gra? Tak, jeszcze wychodzi gra RPG. Nie, już wyszła chyba. No. Była w crowdfundingu. A może kiedyś nawet komputerowa powstanie. Jakaś tam, coś tam, teges. No. Nie mylić z cyberpunkiem. Tak, nie mylić z cyberpunkiem. Zupełnie co innego. Inna akcja, inna część globu w ogóle. No bo cyberpunk to w Ameryce, a my tutaj jesteśmy w Rosji. No. I za żelazną kurtyną, po raz kolejny. No, ciekawie jest też opisane, jak to wygląda właśnie geopolitycznie, też inne kraje, jak to wygląda za żelazną kurtyną, że tak powiem, na zachodzie, nie wiemy do końca, no bo skąd mamy wiedzieć? Wiemy, jak to wygląda u nas, czyli w Rosji, w tym związku. Jezu, zapomniałem, jak on się nazywał. Bo to już nie był Związek Republik Radzieckich, tylko inaczej się to nazywało. A w tej książce się wygląda.
Tak, w tej książce się inaczej nazywało. No, jeszcze wracając do autora, no to tak, Patusia w ostatnim filmie pokazywała swoją serię jego książek, Siedmioksiąg Grzechu, tak? Dobrze pamiętam? No. A my tu mamy jeszcze, ja jestem w trakcie Stalowych Szczurów, pierwszą trylogię Komornika mam za sobą. No, Stalowe Szczury bardzo fajne, Komornik się fajnie czytało, aczkolwiek to nie moja para kaloszy, ale fajnie się czytało, fajne, no. Jakby ktoś chciał sobie śmignąć, to polecam. Jakąś serię obrazoburczą, że tak powiem. Ja mówiłam, że od tego się wszystko zaczęło. Coś to do mikrofonu. Mówiłam, że od tego się wszystko zaczęło, bo to była pierwsza taka seria, która w świecie książki było, że druga książka 50% taniej, czy coś. Tak, i kupiliśmy trzy. I dlatego mówię, że się od tego zaczęło. Dobra, to przejdźmy do tego, od czego się wszystko zaczęło. A jednak od tego się zaczęło, przepraszam bardzo. No, bo zaczęło się od... Kosza. Tak, od Drogi Szamana. Drogi Szamanana. Tu są starsze wersje. Tu pokażę jakoś. Starsze wersje tak wyglądają, nowsze wersje. To już wydawnictwo Insignis zrobiło takie fajne okładeczki. Te są starsze, to jest jeszcze z rosyjskiego wydania. Autor Wasilii Machanienko. I zaczęło się od drugiej części, w moim przypadku. Jakoś tak wyszło. I też ciekawa historia, bo przez długi czas nic nie czytałem. A tą książkę wygrzebałem gdzieś z kosza książek w Oszą, jak byliśmy na zakupach i jakoś tak mnie wciągnęło, że po prostu tą przeczytałem, później pierwszą, później kolejne zaczęliśmy kupować i tak jakoś później zaczęliśmy kupować więcej książek. Tak, nastała pandemia i... Tak, główny bohater Dimitri Mahan jest... Znaczy nie, trzeba zacząć od tego, że jest Barliona. Taka gra, taki świat wirtualny, gra RPG, gdzie nie tylko można tam chodzić sobie, grać, rozwijać postać, ale również zarabiać pieniądze. I do tego zarabiania pieniędzy też są jakby przymuszani więźniowie, no bo lepiej się, zamiast zajmować się więźniami w zakładach penitencjarnych, żeby oni siedzieli po prostu i nic nie robili, to wrzuca się ich do gry, gdzie muszą kopać różne surowce. Bitcoin. Tak, bitcoiny. No i tutaj właśnie od tego się zaczyna, jak ten nasz główny bohater trafia do tego świata gry, gdzie wcześniej coś tam gdzieś tam robił, ale no niespecjalnie mu to wychodziło. Nie był jakimś tam nadzwyczajnym gościem, ale później się okazuje, że no, jak się zacznie rozwijać, jak się zacznie troszeczkę bardziej starać, no to może być fajnie. Też chodziło o to, że on miał inną klasę w tym poprzednim użytkowniku, że był łowcą czy kimś tam, a ten się stał szamanem. No, był łotrzykiem. Łotrzykiem, przepraszam. No. A w więzieniu dostał przydział jako szaman. Dostał... Co się miało w ogóle nie przydać niczego. Tak, szaman ze specjalnością jubiler. Bardzo random. No, z automatu gdzieś tam wybrane. No. No i ciekawe jest to, że są tu bardzo, bardzo fajne przygody, bardzo fajnie opisane. Ile tu mamy części? Do szóstej doszliśmy. Jest jeszcze siódma. Siódma jest dopiero drukowana w tej chwili, pod koniec marca będzie dostępna na polskim rynku po polsku. Ale naprawdę, po tych sześciu częściach to się wydaje, że to kurczę, wszystko się skończyło. Wszystkie wątki wyglądają na to, że zostały zamknięte, nie? No. Już nie pamiętam. Patusia to po prostu... Tak, jest piratem z Karaibów, z Krakowa. ściągnęła sobie po prostu angielską wersję na kołomórkę, no i sobie przeczytała tak wieczorami. Patrycja to szybko czyta, nie tak jak ja, bo ja to jestem niepiśmienny.
Ja to dużo czasu potrzebuję na przeczytanie książki, a Patusia to jest po prostu moment i nie ma, zjadła. Nie wiadomo, co się z tym stało. Tomasz się rozkoszuje. Tomasz się rozkoszuje książkami, ja po prostu szybko czytam. Każdy ma jakiś dar, ale to nie znaczy, że ci, co wolno czytają, to mają w ogóle nie czytać przecież. No. I ja też polecam Drogę Szamana. Nie tylko osobom, które grają, graczom, tylko ogólnie super fantastyka i super wciągające i ktoś, kto pomyślał, że a to tylko statystyki jakieś będzie się czytać i jakieś grindowanie, umiejętności, nie, tu jest dużo polityki, dużo... Dużo ekonomii. Dużo ekonomii, tak. Bo ja się śmieję, że największy przekaw... Największy pokaz przedsiębiorczości, tak jakby wziąć z podręcznika do ekonomii, to jest po prostu w pierwszej części. Jak chcecie dziecko nauczyć, czym jest ekonomia, przedsiębiorczość, to każcie mu to przeczytać. Mikroekonomia. Mikroekonomia, o sorki. No, Patusia się uczyła. Jedzą tam jakieś lutowanie elementów. Okej, dobra, wracamy do przedstawiania tego, co trzeba przedstawić, czyli kolejne to seria Metro. Metro 2033, 2034 też przeczytałem, ostatniej części jeszcze nie przeczytałem, już czeka, jest na półce, czeka, jeszcze jej nie przeczytałem. Co o tym można powiedzieć? Tak, Dmitrij Glukhovski, czy jak niektórzy mówią, praca zbiorowa. Ta książka była pisana przez niego na... Jezu, razem z ludźmi z internetu, bo on to gdzieś właśnie na blogu część udostępniał, później ludzie swoje pomysły mu podrzucali. I wplatał to w książkę. No, ogólnie to jest świat przyszłości po wojnie nuklearnej, gdzie wszystko zmiotło. Zostali tylko ludzie, którzy w momencie spadania bomb atomowych schowali się do rosyjskiego metra, tego tytułowego, i no i tam zostali, tam żyją. No, mamy tutaj plan metra moskiewskiego i właśnie tam ludzie żyją, tam różne powstały... Co jedzą? Co znajdą? Jest tam coś takiego, że świnie hodują. Nie wiem na czym hodują te świnie. Kto z tymi świniami był w Moskwie, że się schował do metra? Nie wiem. No ale jakąś tam papkę proteinową skądś mają. Hodują grzyby, te świnie i tyle chyba. Z oczyszczalni jakiś. Bo znaczy się chodzi o to, że te tunele metro, one były przewidziane jako schrony, więc tam były sprzęty do tego, żeby pozyskiwać wodę, żeby oczyszczać powietrze i tak dalej. No, oczywiście dużo jest też tych stalkerów, którzy wychodzą na zewnątrz i szukają, co tam jeszcze można znaleźć, czyli broń, amunicję, jedzenie w puszce. To jedzenie w puszce, albo w ogóle reszta rzeczy nie byłaby napromieniowana? Niektóre rzeczy są, a niektóre nie. No, różne tam są opisy rzeczy, w każdym razie tak. Pierwsza część, bo na niej się skupię, jest naprawdę ciekawa. Jezu, główny bohater Artem bodajże. Tak? Jezu, zapomniałem. Tak. Artem ma za zadanie uratować stację, na której mieszka, no i musi wyruszyć w podróż przez całe metro, zasadniczo, na drugi koniec nitki. No, no i oczywiście różne go spotykają przygody. Bardzo ciekawie się to czyta wieczorami przy zgaszonym świetle. Znaczy, no, z małą lampką. Tak, trochę z dreszczykiem, a w książce są cały czas opisy, że idziesz ciemno, jest głucho i nagle coś tam gdzieś tam słychać,
coś tam jakieś robi szym-szyrym-szym. No i ty nie wiesz, co to może być. No. Kilka jest naprawdę takich fajnych momentów, sytuacji opisanych, że kurczę, no dlaczego żaden horror tego nie wykorzystał, nie? No. Była jakaś ekranizacja już? Nie. Jedyna ekranizacja, no to gry. Bo gry powstały na podstawie podstawie tych książek. Grałeś? Jestem w trakcie. Gdzieś tam, coś tam zacząłem grać, a że ja jakoś za dużo czasu też nie mam, no to jeszcze nie przeszedłem, no. Ale mogę powiedzieć, że fajnie to wygląda, fajnie to jest zrobione właśnie, gra Metro, ta pierwsza, bo w pozostałe jeszcze nie ciupałem, ale to ciekawie wygląda. Też widzę, że są ilustracje. Są ilustracje, tak. Ale to takie... Jeno gdzieś tam, coś tam. No. Wszystko oczywiście w ciemnych kolorach, w ciemnych barwach. No bo tam światła nie uświadczysz w Metrze. Okej. Jezu, aż się poco od tego mówienia. Dobra. A ja jeszcze chciałem powiedzieć o Helu 3 Grzędowicza. Pana Grzędowicza. Też przeczytałem, Patusia jeszcze nie czytała, więc to są tylko moje pozycje. No. Bardzo ciekawe science fiction. Miejscami bałem się, jak jest zbliżone do tego, w którym kierunku idziemy. Politycznie, makroekonomicznie. Idziemy w jakimś tym kierunku przyszłości. Tutaj mamy tak, głównego bohatera, który jest, jak oni tam opisują, eventciarzem, czyli jest takim youtuberem, który chodzi i kręci jakieś różne rzeczy, które się dzieją na świecie, żeby mieć jak najwięcej odsłon, a im więcej odsłon, tym więcej kasy i tak to się kręci. No, jak zwykle u pana Grzędowicza długo jest robiony taki zarys świata, i to pokazywanie, co tam się dzieje, jak to wygląda, a stricte ta później fabuła, co to się ma dziać z tym tytułowym bohaterem, to dosłownie pod koniec książki prawie, czy w ostatniej 1/3. No, jak to czytałem, to się śmiałem z Patrycją, że na okładce jest tutaj pan w skafandrze, bo ma lecieć na księżyc. Ale to lecenie na księżyc to jest na samym końcu wszystkiego, więc też śmiesznie to było zrobione. No i jak to u pana Grzędowicza, no w pewnym momencie jest coś takiego... Niedosyt. No nie, że niedosyt, bo tutaj to jest po prostu takie... Przynajmniej ja miałem coś takiego pod koniec, kurde, co tu się odzajączkowało, nie? Nagle po prostu spod nóg mam wyciągnięte wszystko i wiesz... I świat obrócony do góry nogami. Może to chodzi o to, że mamy wpojony jakiś taki inny kanon, mamy wpojony inny kanon pisania, że jest wstęp, rozwinięcie i zakończenie i zazwyczaj jesteśmy się w stanie domyśleć zakończenia. A w książkach Grzędowicza no nie zawsze jest tak. Albo po prostu chcielibyśmy, żeby inaczej się troszkę skończyło. Ale przynajmniej ja mam takie odczucia. Jak dla mnie jest bardzo dobry koniec. Okay. Bardzo, bardzo satysfakcjonujący i ja nic więcej nie potrzebuję. No. Na początku tylko miałem problem, żeby się, że tak powiem, wgryźć w tą książkę, no ale na koniec tak naprawdę ten twist, taki tam twistik bardzo fajny. Bardzo fajnie mi się to podobało. W Metro też jest, taki wam spoiler powiem, że tam pod koniec też jest twist. Czy nikt się tego nie spodziewał. No, bardzo fajnie jest to zrobione. W Drodze Szamana jest nieustannie twist. W Drodze Szamana tam jest tyle twistów, że to jedna wielka śruba się już zrobiła. Po prostu wkręt do drewna to jest. Bez śrubokręta nie podchodź. No. Dobrze, to co? To na razie tyle. No Patusia już ma dziwne takie ten...
Zresztą szybko zaś. Ja jestem człowiekiem, wiesz, kilku słów. No. I tu zrobimy cięcie. Tam się później jeszcze coś wstawi. I tego. Teraz nie sięgnę. Odbiło mi się, przepraszam. Jak mogłeś? Czy mikrofon to wyłapał? Nie wiem. To jest nieludzkie takie wchodzenie. To będzie na pewno zaiste. Jak to masz możliwość? Bo jestem techniczny tutaj, od sprzętów, od kręcenia tego wszystkiego. Proszę, lampka się rozładowała, no. Tak, jest Tomasza, Tomka, Tomusia. Dźwiękowiec, obrazownik, bezobrazownik. Cenzor. Dobra, cenzor, tak. Zepsułaś Ciri, no. Tam jest jedna dziurka. That's what she said. I znowu muszę tu wskoczyć jakoś. Kurczę. Uwaga. O matko, udało się. A ty co ty tu pijesz w ogóle? Niedobre, to zostaw, zostaw. Moja kawa. Wiesz co, moją kawę pić? Kurna, do Bydgoszczy będę jeździć. Czy to widać? Którego serialu jesteśmy fanami, nie? Tak. Plus 10 punktów, jak ktoś w komentarzu wrzuci. Tak. 10 punktów i jedna złota gwiazdka. Tak. Do wygrania. Kocham cię. A to akurat nie wiedziałem. Dziękuję. Proszę. Oczywiście. Ja wszystko powycinam.